Słuchaweczka jeszcze, bo pewnie będzie słabo słychać. O, a z słuchaweczką może będzie lepiej słychać teraz. Nie wiem, czy się nie przełączało. Raz. Myślę, że z słuchaweczką może być teraz lepiej słychać. Witam serdecznie wszystkich. Ponownie z Gojemników Morel Team. Zima niesamowita w Polsce. Wróciłem dopiero, więc ciężko się przestawić. Zaraz pokażemy tam rzut za okno, jak to u nas wygląda, ale myślę, że w tej chwili to jest śniegu gdzieś ze 40-50 cm, no po kolana. Dowalone niesamowicie tu na Gojemnikach. No ciężkie przestawienie, bo wracam z Los Angeles, z Kalifornii, więc tam było pod 20 stopni, nie? Także słoneczko świeciło cały czas. Wcześniej w Meksyku było jeszcze cieplej. No w Nowym Jorku też byliśmy, w New Jersey u hodowców, ale tam było około 10 stopni. Więc i tak duży zjazd temperaturowy. I co? I trzeba się przestawić do tego, wracać do świata rzeczywistego. No i co tam się działo w Stanach? Wielu pytało, nagraj coś, opowiedz i tak dalej. No myślę, że długo by opowiadać. Wielu już opowiadało o tym, jak loty w Ameryce wyglądają. Wiadomo, że ja tam mam swoje jakieś spostrzeżenia. Natomiast część tych spostrzeżeń to wiadomo, warto zostawić dla siebie. Ogólnie myślę, że fajnie zostaliśmy przyjęci wszędzie. W New Jersey to wiadomo było trochę hodowców polskich, takich, których już znaliśmy, nowych, których poznaliśmy. Gołębie ogólnie wszystkie się sprzedały, czy to w Meksyku, w Guadalajarze, czy w Kalifornii, czy w New Jersey. Przy okazji dało się trochę pozwiedzać, co na naszych mediach społecznościowych dało się też zauważyć, żeśmy trochę pozwiedzali też tej Ameryki, kontynentu amerykańskiego ogólnie. No, na powrocie oczywiście z przebojami zgubili mi bagaż. Nie przyleciał ze mną, więc trochę na lotnisku odbębniłem, żeby zgłosić reklamację, ale wszystko się tam finalnie dobrze skończyło. No i co? No. Jak nas nie było, to odbyła się wystawa okręgowa. Dwa gołębie daliśmy, dwa idą na ogólnopolską. Nie dawaliśmy więcej gołębi, bo ja tam nigdy nie daję gołębi za bardzo na wystawy, tylko po to, żeby szły raczej, jeśli daję, to z jakąś tam nadzieją na reprezentację Polski. No w C-klasie samica dopiero trzecia w okręgu, więc no tam nie będzie szans na reprezentację Polski, ale wynik dość fajny, do tego przechodzi na emeryturę, jest to ultra. No więc nawet jak tam będzie, nie wiem, 15, 20, 30, to zawsze gdzieś tam fajnie jakiś tytuł jej dopisać. Druga samica, którą daliśmy, to roczniaczka, najlepsza w G kategorii The Flash. No na razie znam chyba trzy lepsze wyniki w Polsce, więc na razie czwarte miejsce. No wiadomo, że tam jeszcze może coś wyskoczyć, ale wynik myślę dość fajny. No raczej reprezentacji nie będzie z tego, jeśli już znam trzy lepsze wyniki, jeśli to wszystko się potwierdzi. No ale myślę, że w dziesiątce spokojnie będzie w Polsce. Aczkolwiek też mam takie przemyślenia, że nie wiem, czy na Katowice będę ją dawał, czy nie będę ją dawał, bo jeśli nie będzie w trójce w Polsce, to nie wiem, czy jest sens roczną samicę męczyć i wozić po wystawach. Ja tam nie jestem fanem w ogóle tych wystaw i męczenia gołębi na nich. No, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Żona puchary odebrała za mistrzostwa okręgu. Tam dzisiaj chyba się odbywa wręczenie na regionie, czy jutro. Nie wiem nawet. To tam akurat kolega z oddziału odbierze, no bo mówię, ja dopiero wróciłem, jeszcze dzieciaki poprzeziębiane, żona nie ma jak jechać, także ja nie mam czasu, więc tam kolega odbierze. A zresztą przy tych warunkach nawet bym się nie pchał gdzieś tam w jazdę na Śląsk, żeby to odbierać. No i co jeszcze? Jak moje wrażenia, no na pewno Meksyk mega pozytywnie. Klub Guadalajara, zawsze słyszałem, że jest tam bardzo dużo hodowców, że dają dużo gołębi, duże loty mają, no aczkolwiek no nie sądziłem, że tak to wygląda. Pierwszy raz w życiu widziałem, jak na jednym placu dwa loty mieli w ciągu jednego weekendu, w sobotę i w niedzielę, obydwa prawie 600 km na młode. Takie loty finałowe o pieniądze. No, pierwszy raz w życiu widziałem i chyba nigdy więcej nie zobaczę, jak prawie 1000 hodowców wkłada gołębie na jednym placu i później przychodzi zgrywać zegary też 1000 hodowców na jednym miejscu, prawie 1000, bo na jeden wkładało tam 940 osób, na drugi chyba 785. No to coś niesamowitego, jakie skupisko hodowców, hodowli
ile gołębi i tak dalej. Naprawdę byliśmy w kilku na bardzo profesjonalnych hodowlach tam w tym Meksyku. No myślę, że przynajmniej dwie hodowle, w których byliśmy, to takie, które nie miałyby się czego powstydzić na arenie europejskiej. Nawet myślę, że no fenomenalnie zadbane gołębie, utrzymane fajnie. Wszystko przyszykowane, pielęgniarze i te sprawy, no naprawdę wyglądało to bardzo profesjonalnie. Gołąbki oczywiście też i sprowadzają, i swoje mają, które gdzieś tam, to mi się podoba w Meksyku akurat, bo w wielu miejscach jak się zajedzie, to mają gołębie tylko pokupione od różnych hodowli, a tam w Meksyku faktycznie mieli w rozpłodach swoje asy, asiory, które gdzieś tam dalej, kurczę, muszę sobie jedzenie chyba wyłączyć, bo mi się pali. Przepraszam Was bardzo, nawet się nie pali, jeszcze może się grzać, ale pachnie. W każdym razie, no, gdzieś tam w Ameryce, czy nawet w Polsce, gdzieś tam bardzo jest tendencja do chwalenia się takimi gołębiami kupionymi, nabytymi. Tam naprawdę hodowcy pokazywali, chwalili się gołębiami, które robią u nich wyniki, które już są rodzicami do kolejnych gołębi, które robią wyniki. No mnie akurat z racji tego, jaki jest profil naszej hodowli, że my mocno też budujemy swoją linię, to mnie się to bardzo podobało. I druga rzecz, która mi się strasznie podobała, to po przylocie zgłaszają gołębie, pierwsze gołębie, te czołowe gołębie z takiego lotu właśnie o pieniądze, tego finału sezonu. I zaraz przyjeżdża ktoś z klubu na kontrol i bardzo mi się podobała ta kontrol. Naprawdę u nas w Polsce to jest tylko papierologia, taka biurokracja, pogania biurokrację. No trochę jest to takie, mało w tym gołębiarki, a bardzo dużo papierologii, a tam właśnie ta kontrol to polega na badaniu antydopingowym, na obejrzeniu tego gołębia, czy faktycznie on przyszedł, czy jest, spisania protokołu, nawet gdzieś tam mam filmik z tego protokołu, jak spisywali. I później, co ciekawe, tego gołębia pielęgniarz czy hodowca, u którego ten gołąb przyleciał, musi tego gołębia wypuścić na wlot, czy tam przed gołębnikiem na wlot, ten gołąb musi ponownie sam wejść do tego gołębnika, nie? Żeby był dowód na to, że to jest ten gołąb z tego gołębnika, faktycznie musi siąść i wejść do tego swojego gołębnika. Także no naprawdę te kontrole tam, podejście do tego sportu bardzo mi się podobało, do tego no finały były o duże pieniądze, bardzo duże pieniądze, bo tam można było wygrać nawet do 100 tysięcy dolarów, bo to tam różne klasyfikacje. Wspólne gołębniki, które tam w Guadalajarze się mieszczą i okolicy, też dawały na ten lot, więc nie dość, że mogłeś wygrać gołębiem, który jest na wspólnym gołębniku, kasę ze wspólnego gołębnika, to jeszcze z racji tego, że brał udział w tym locie derbowym, to mogłeś wygrać pieniądze z tego lotu derbowego. Także naprawdę w niektórych przypadkach to nawet 100 tysięcy dolarów można było przytulić. Wyniki były odczytywane zaraz po zgraniu ostatniego zegara. Wszyscy na benzingach latają, więc było to błyskawicznie zrobione. No natomiast no, fenomenalne jest to, że naprawdę też mam film, jak ogłaszali te wyniki i doszło do tej pierwszej pozycji. No to ogólnie radość całego tłumu, gratulacje dla kobiety, która wygrała faktycznie kobitka. Jeden z tych lotów, na którego zegarach byliśmy, my mieliśmy tam wtedy aukcję akurat na zegarach w tym klubie. Także no naprawdę przefantastyczna atmosfera, kapitalni ludzie, przede wszystkim Meksykanie. Wiadomo, że jak leciałem, to trochę się naczytałem, bałem, nie bałem, może nie bałem, no ale była taka niewiadoma, co z tymi kartelami i tak dalej. Jednak jest to duże miasto i z dużymi problemami. Gdzieś tam na głównym rondzie jest taki wielki mur, który cały jest oblepiony zdjęciami osób, które zaginęły. No to gdzieś tam trochę takie ciarki po plecach przechodzą, ale naprawdę no, czułem się niesamowicie bezpiecznie. Cały czas tam meksykańscy hodowcy nas gdzieś obwozili, zajmowali się nami i tak dalej. No byliśmy naprawdę i u tych hodowców, że tak powiem, w bardzo dobrych dzielnicach i byliśmy w dzielnicach gdzieś takich, że naprawdę no jak fawele brazylijskie, a mimo to naprawdę było kapitalnie, kapitalna atmosfera. Wszyscy bardzo, bardzo Meksykanie ogólnie, nie mówię tylko hodowcy, tylko wszyscy Meksykanie bardzo pozytywnie się do nas odnosili, bardzo pozytywnie nas witali. Nawet celnik na lotnisku się pytał, skąd jesteśmy, z Polski, jak to było zaraz po meczu. Polska-Meksyk w Mistrzostwach Świata, to też naprawdę no, rozmowa z celnikiem na wejściu granicznym to wyglądała jak pogaduszka z kumplem przy piwie w barze, a nie z celnikiem, nie? Czy w Polsce, czy w Stanach, czy w Kanadzie,
to naprawdę, czy Chinach, to ci celnicy no zachowują się jak maszyny, a nie jak ludzie, nie? Także naprawdę no ten Meksyk, same pozytywne wrażenia, na pewno będę chciał tam jeszcze kiedyś wrócić. Bardzo dużo nowych znajomości zawartych z Meksykanami. Do tej pory gdzieś się tam odzywają na WhatsAppach, na komunikatorach, na telefonach. Także myślę, że kwestia tylko czasu, kiedy tam ponownie wrócimy, do tego kapitalna pogoda, niesamowite widoki, także no fajnie. Kalifornia też bardzo fajna, tam też praktycznie 90% hodowców to Meksykanie z Guadalajary, którzy mieszkają, pracują, żyją w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, w Los Angeles, także Compton Club. Także naprawdę też bardzo fajnie, te wszystkie gąbki zeszły, też fajnie tam poznaliśmy takiego wyjadacza też, Juana, który w tym roku na 4 loty mieli o pieniądze i 4 razy wygrał pierwszą nagrodę. No naprawdę też zgarnął tam chyba koło, z tego co mówił, to koło 70 tysięcy dolarów z 3 lotów i czwarty finałowy też wygrał. Miał chyba pierwszego i drugiego głębia, jak się nie mylę. No to akurat my byliśmy wtedy, więc jeszcze nawet nie wiem, jaką dodatkową pulę zgarnął, ale myślę, że 100 przekroczył z tych 4 lotów w tysiącach dolarów. No to też kapitalna kasa. My akurat byliśmy u takiego Saula, który... Juana, który nam gołębie tam akurat trzymał na aukcję, pomagał w aukcji, no to akurat miał pierwszego, drugiego miał ten Juan, który wygrał, drugiego, trzeciego, czwartego miał ten Juan, u którego byliśmy, a myli mi się z Saulem, bo się dowiedziałem, co znaczy Canelo, Saul Canelo Alvarez, czyli Canelo mówią w Meksyku na ludzi o rudym kolorze włosów, także ten akurat Juan też mówił, że jest Canelo, dlatego mi się pomyliło Juana a Saul. Natomiast notabene, jak już przy Canelo jesteśmy, bokserze, to się okazało, że też jest z Guadalajary i że tam ma swój gym i tam mieszka, więc też naprawdę fajna rzecz. Niestety za późno się o to zapytałem, już byliśmy ostatni dzień przed wyjazdem, nie było czasu, bo tak to na pewno gdzieś tam bym naciągnął chłopaku, że mnie zabrali do tego jego gymu. Może by się udało gdzieś tam spotkać, jakąś fatkę sobie strzelić, no ale niestety za późno się zgadaliśmy na temat Saula Alvareza. W każdym razie, no tak jak mówię, wszystko fajnie, New Jersey tak samo, tam Grzesiek Gutowski z bratem przyjęli nas i z żoną, z rodziną całą przyjęli nas, bardzo fajnie, cały Polska grała wtedy akurat z Francją, jak się nie mylę, tak, z Francją. Tak, żeśmy tam byli u Grześka w domu na meczu, obejrzeliśmy mecz, pooglądaliśmy gołębie. Grzesiek to akurat taki nasz klient dobry, też od zeszłego roku już, który gdzieś tam z gołąbkami zaczął teraz, bo brat to lotuje już kupę lat, bardzo dobrze lotuje, a Grzesiek zaczął. No ale też naprawdę nas przyjęli tam Grzesiek z żoną, z bratem kapitalnie. Bardzo miło spędziliśmy czas, myślę, mam nadzieję, że oni także z nami się nie nudzili. No i naprawdę fajnie było poznać chłopaka, z którym gdzieś tam kontakt mamy, ale nigdy żeśmy się nie widzieli. Fajnie zawsze jest poznać takich ludzi na żywo, zwłaszcza gdy są to tacy ludzie pozytywni, fajni. Dodatkowo tam kolegom, który też pomaga, zaraził gdzieś tymi gołębiami Grześka i poza jego bratem oczywiście jest Jurek Żak, który tu jest z moich okolic. Możliwe, że będzie nawet teraz wracać już z Ameryki na stałe do Polski, że tak powiem na emeryturę. Więc możliwe, że nawet będzie latał tutaj w Zagłębiu z nami. Do czego go namawiam i podpuszczam, bo chcę gdzieś tam do innego oddziału pomyśli, żeby się przyłączyć, więc mu tam podpuszczam go, żeby przyszedł do nas, zmierzył się z Morelami i innymi pierzchałami, a nie uciekał gdzieś tam na boki. Więc Jurek, jak oglądasz, to podejmuj rękawice. No, natomiast też Jurka żeśmy tam spotkali, więc też była okazja gdzieś tam posiedzieć, pogadać, zjeść wspólną kolację. Także no naprawdę, naprawdę fajny czas. Jeszcze był, kurczę, teraz chyba Krzysiek, o ile się nie mylę. Grzesiek, Mariusz i Krzysiek chyba, jak się nie mylę, ale kurczę, nie pamiętam teraz nazwiska. Też taki chłopak z New Jersey, który tam dość sporo gąbków kupił, też bardzo fajna postać. Też żeśmy tam na aukcji pogadali, pośmiali się, wypili jakieś piwo, także naprawdę bardzo fajny czas. Zresztą nie przypominam sobie takiego momentu, żebyśmy gdzieś byli źle przyjęci. Zawsze gdzieś tam ci hodowcy nas fajnie odbierają gdzieś tam. Poza tym, że jest to aukcja, że jest to jakieś tam zarabianie, to jest to naprawdę fajna wycieczka, fajne doznanie. No fajnie spędzony czas po prostu gdzieś tam w Ameryce. Wiadomo, że ja
kurczę, z noskami się leje, powinienem się wysmarkać, ale nie będę go na wizji robił. Do tego zerkam, bo dzisiaj Victoria Falls mają finał 502 km w hardkorowych warunkach gołębi rocznych. Mamy tam jednego ptaka, więc tak okiem jednym rzucam na wyniki live. Już jest prędkość poniżej 1000 metrów na minutę i jeszcze nic nie ma. Natomiast co jeszcze miałem mówić, kurczę, teraz o tych podróżach, ludziach i tak dalej. Wybiłem się z rytmu. No, natomiast w Ameryce, już wiem, w Ameryce ja bym mieszkać nie mógł. Fajnie jest tam być, pozwiedzać, popatrzeć z dystansu, ale no, życie dla mnie w Ameryce, podziwiam tych, którzy tam żyją, mieszkają. Może, albo inaczej, może oni żyją tam długo i są do tego przyzwyczajeni. No ja nie, ja bym nie był w stanie funkcjonować. Dla mnie wszystko tam idzie w zwolnionym tempie po prostu i tam niby każdy mówi, że jest busy, zwłaszcza ci rodowici Amerykanie, ale nie mówię, że nie są busy, ale jest to inne tempo życia normalnie, zupełnie niż w Europie. Nie? No jako taki przykład to podam, na przykład zamówiliśmy sobie auto z wypożyczalni przez internet, więc w Polsce czy w Europie, jak zamówisz auto z wypożyczalni przez internet, zapłacisz, wszystko zrobisz, to zachodzisz na miejsce, praktycznie odbierasz to auto i jedziesz. Trwa ta cała procedura 10-15 minut. Tam, zamawiając auto przez internet z wypożyczalni, zaszliśmy na miejsce i trwało to chyba ze 2 godziny, zanim udało nam się tym autem w końcu wyjechać. Wszyscy po prostu chodzili we wszystkie strony, żadnych kolejek nie było, nic się nie działo, po prostu no wszyscy tak podchodzą, że we mnie to się po prostu gotowało. Ja jestem człowiekiem, jak to moja żona mówi, który wszystko musi mieć zrobione na wczoraj, więc może dodatkowo jest to problem, no ale byłem tam z Tomkiem, który jest dużo spokojniejszy niż ja i mniej narwany, a też już widziałem po prostu, że wszystko w nim chodziło, także no zupełnie inny świat, nie? Do tego ja tam też współpracuję z tymi ludźmi z Ameryki biznesowo od 5 lat i wiem, że zawsze wszystko jest na ostatnią chwilę, wszystko raczej jest tak właśnie w bardzo wolnym tempie. No, ja bym tak żyć nie potrafił, bardzo ciężko nieraz się jest skomunikować. Do wszystkiego tak bardzo lekko podchodzą. No, to jest też takie typowe dla ludzi południa, nie? To jest takie właśnie typowe dla ludzi południa. Do tego w południowej Europie, na przykład Rumunii, też tak zawsze jak jechałem tam na targi, stoisko było niegotowe, nic było niegotowe tak naprawdę, za co zapłaciłem. Przychodziłem i mówiłem, jak to, zaraz się zaczynają targi, ja tu nic nie gotowe, to zawsze słyszałem: Bartosz, take it easy, don't worry, life is in the air. No i takie mieli podejście do wszystkiego, do tej pory takie podejście mają i poniekąd wiadomo, że jest to fajne podejście, jest to lepsze podejście niż nasze, bo mniej jest tego stresu, wszystko idzie tak jakoś lżej. No natomiast z racji tego, że jestem przyzwyczajony do tego gonienia, biegania i tak dalej, to do mnie, ja totalnie się w ten rytm nie mogę wpasować. Nie? Jak jestem tam jako zwiedzający, nie mam z tym najmniejszego problemu. Ja przyjechałem do czyjegoś kraju, respektuję wszystkie zasady i gdzieś tam się tego trzymam, dostosowuję się. Natomiast gdybym miał tam żyć, miałbym być tego obywatelem tego kraju i tak dalej, żyć tam i na co dzień, no to sobie nie wyobrażam. Jeszcze pracując, bo na emeryturze może tak, ale pracując to sobie po prostu nie wyobrażam tego. No i wiadomo, część, o której nikt nigdy nie mówi, a propos Ameryki i podróży, no to bezdomni. Nie bezdomność, bezdomni. No mnie to uderza za każdym razem niesamowicie. W Nowym Jorku to jeszcze może było tego mniej, bo było zimno. W Chicago jak byłem, to była zima minus tam 15-20, zawsze jak żeśmy byli, no to w ogóle tych bezdomnych nie było widać, po to żeśmy nie chodzili gdzieś po jakichś metrach i tak dalej. No ale na przykład w Kalifornii, gdzie jest ciepło, no to Hollywood, Aleja Gwiazd i tak dalej, no co druga gwiazda to jakiś bezdomny leży, nie? W Los Angeles pod samym ratuszem miasta dwie przecznice namiotów i bezdomnych koczujących tam i to na każdej ulicy, na każdym skwerku, na każdym zjeździe z autostrady, wszędzie te namioty z tymi bezdomnymi leżą na ulicach. No nie, coś po prostu tragicznego tu u nas. Jakby jest to, tak mi się wydaje, niewyobrażalne, bo ja też tutaj w Polsce po dużych miastach jeżdżę i pamiętam, że coś takiego było 20 lat temu. Jak byłem łebkiem, jak gdzieś tam jeździłem, to w Katowicach, na dworcu też było tych bezdomnych sporo. No ale to w jakichś takich punktach, a tam to po prostu ciężko iść gdzieś, gdzie ich nie ma. Nie? Santa Monica, Venice Beach, naprawdę takie kurorty duże i ekskluzywne. I to samo, na deptakach wszędzie bezdomni leżą, także no
coś niesamowitego. W New Jersey byliśmy, w Newark, tak dokładnie, w hotelu, bo cena była lepsza, no i później się okazało, że cena była lepsza, dlatego że po prostu po zmroku to strach było na ulicę wychodzić, nie? Także no, wiadomo, że jest to duży kraj, duże miasta, ogromne miasta, no natomiast trochę to wszystko jest takie wykoloryzowane, jaka to wielka, piękna Ameryka, te amerykańskie sny i tak dalej. A jak ktoś tak zajedzie troszkę, ściągając te różowe okulary, to nie jest to takie piękne, jak to wszystko tak wygląda i jest tej biedy niesamowicie i ona uderza po oczach. Do tego ci ludzie, nie wiem, czy oni narkotyków zażywają za dużo i mózgi pali, czy po prostu ci ludzie o ciemniejszym kolorze skóry tak mają, ale drą się sami do siebie, wyzywają na ulicach sami siebie, zrywając z siebie ubrania, no nie, no po prostu to, co tam się na tych ulicach dzieje, to jest coś niesamowitego, to jest obłęd, nie? A jeszcze trzeba zawsze mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że to są jednak Stany Zjednoczone i każdy z nich może gdzieś tam mieć giwerę i nawet nie ma co się patrzeć za bardzo, bo lepiej nie ryzykować, że wyjmie i cię zastrzeli na ulicy. Też jak gdzieś tam żeśmy jeszcze parę lat temu w Chicago byli, to też tam gdzieś była taka akcja, że właśnie jakiś tam ludzie z tej grupy etnicznej się zaczęli strzelać w centrum Chicago i też jeden drugiego tam zastrzelił, nie, więc no do tego no nie wiem, no ja tam bynajmniej nie jestem jakiś rasista czy coś w tym stylu, natomiast to jak się tam po prostu większość tych ludzi zachowuje, jak się nosi i tak dalej, no to nie, no ja sobie tego nie wyobrażam. No może jestem zbyt ortodoksyjny, staroświecki i zaściankowy, pewnie ktoś powie, ale no nie, no po prostu cieszę się, że żyjemy w takim kraju jak Polska, gdzie jesteśmy dosyć hermetyczni i u nas jeszcze takich rzeczy nie ma i mam nadzieję, że jeszcze długo nie będzie, bo z racji tego, że jestem ojcem dwóch córek, to sobie nie wyobrażam, jakby taki przychlast mi tu przyszedł i z córką mi powiedział, że to będzie moja rodzina, no nie wiem, czy moja tolerancja by to zniosła i wytrzymała, no ale mniejsza z tym, nie o tym mowa, aczkolwiek no chciałem to po prostu gdzieś tam zaznaczyć, że nie jest ta Ameryka taka wspaniała i piękna, jak się wszystkim wydaje, nie jest to zawsze amerykański sen. Każdy kraj, czy to Polska, czy Stany, czy Meksyk, czy cokolwiek innego, ma swoje plusy, minusy. Nigdzie nie jest tak, że jest super kolorowo i trzeba mieć tego świadomość. Natomiast jako do pozwiedzania, jako do gdzieś tam bycia, przebywania z tymi ludźmi, z którymi my przebywamy, to naprawdę bardzo fajnie, bardzo, bardzo spoko i nie ma co narzekać. Zawsze można coś tam fajnego, pozytywnych fluidów wyłapać i jak się wraca, no i promieni słonecznych przede wszystkim, więc jak się później wraca, to gdzieś tam jest lżej tą zimę przetrzymać. No i co? No i tyle tak o wszystkim i o niczym dzisiaj. Może jak pod poniedzieli ma tam trochę odpuścić ta zima, ten śnieg, to wtedy coś tam nagramy z gołębników, powiemy, na jakim jesteśmy etapie, co teraz będziemy robić, przygotowywać, bo wiadomo, tak naprawdę wiele czasu nie zostało, teraz koniec roku, styczeń, sezon rozpłodowy za pasem, a do tego jeszcze poza sezonem rozpłodowym trzeba już przygotować też gołębie powoli do sezonu lotowego. Także pokażę Wam jeszcze, jak tu pięknie nam zasypało i na tym myślę będziemy kończyć ten wywód dzisiejszy. Już widzę 25 minut prawie, zobaczcie. Zobaczcie, jak to wszystko w Morelowie zasypane. Tragedia. Także tyle, moi drodzy. Do usłyszenia. Dobry lot.